No więc witajcie w kolejnym odcinku Kijowych Broni. Dzisiaj wbrew moim poprzednim zapowiedziałem omówimy strzelbę S12. Postanowiłem wykorzystać Double XP, sprestiżować. Mogłem odblokować sobie tąże broń. Okazała się całkiem pyszna, więc na szczęście mogę ją ocenić. Zanim jeszcze przejdziemy do statystyk, chciałbym tylko podziękować Wojtkowi za małą reklamę. Małą, bo niezbyt dużo zyskałem. W każdym razie S12, jak każda strzelba w grze, prócz KSG, strzela nabojem 8-śrutowym. Każda z tych małych kuleczek zdaje od 30 do 60 obrażeń, co łącznie daje nam od niesamowitych 240 do słabych 48 obrażeń zadawanych jednym strzałem. Oznacza to, że z bliska każde trafienie to murowany frag, natomiast na większym dystansie wymagane będą aż 3 strzały. Maksymalna teoretyczna szybkostrzelność tej broni to około 400 RPM. Jak pewnie wiecie, S12 jest strzelbą półautomatyczną, to znaczy strzela za każdym razem, kiedy pociągniesz spust. Tak jak z innymi brońmi semi-auto, musicie uważać na tak zwany oversampling, czyli wciskanie spustu szybciej niż pozwala na to gra. Powoduje to, że broń będzie strzelała wolniej niż może, więc nie róbcie tego. Możecie spamować i sprayować, ale bez przesady. Maksymalny zasięg, po którym śrut po prostu znika w czeluściach pustki, to 13 metrów. Jeżeli przedłużysz sobie lufę, i mówię to o lufie, nie o czymś innym, dystans ten wzrośnie do 15 metrów, natomiast wyciszenie zabierze ci 1,5 metra zasięgu. To, co was pewnie najbardziej interesuje, to odległość, na jakiej zabijecie wroga jednym strzałem, a wynosi ona około 7-8 metrów. Pragnę jednak przypomnieć, że S12 jest strzelbą półauto, więc one shot one kill nie jest aż tak potrzebny, bo zawsze można szybko poprawić i wystrzelić kolejny pocisk. Czasy przeładowania to jedna z większych wad tej broni. Puste przeładowanie, to znaczy takie po wystrzeleniu wszystkich pocisków, to aż 3,7 sekundy. Przeładowanie niepustego magazynku to około 3 sekundy. Natomiast kiedy zastosujemy tzw. reload cancel, czyli skrócimy animację, zajmie nam to 2,32 sekundy, co można przeżyć, jednak ja nie mogłem obyć się bez szybkich magazyków, które dla mnie stanowiły absolutny must have. Mówiąc już o nich, są zdecydowanie pojemne, standardowo mieszczą w sobie 10 nabojów bądź 14 z powiększonymi. Mimo wszystko nie czułem potrzeby posiadania tych 4 strzałów więcej. Szybkość noża to 112%, co jest jeszcze bardziej idiotyczne niż w przypadku R870, ale to Treyarch, oni mają swoje standardy. Natomiast spowolnieniu nie ulega nasza szybkość, która pozostaje na standardowych 100%. Jeśli zaś chodzi o dodatki, mnie najlepiej grało się z wydłużoną lufą i szybkimi magazynkami. Posiadanie pistoletu jest tutaj bardzo wskazane, gdyż często wystrzeliwałem cały magazynek i musiałem dobijać przeciwnika bronią poboczną. Co gdybym jej nie miał, zostałbym z niczym i prawdopodobnie skończyłoby się to moją śmiercią. Natomiast moja ulubiona klasa to standardowe ustawienie jak w przypadku innych strzelb. Polecam wagę lekką, twardego zawodnika i zręczność. Takie ustawienie sprawdza się moim zdaniem najlepiej. Dla chętnych podmienić można wagę lekką za ducha, żeby flankować i wróg nas nie widział i tak dalej. Jak ja nie jestem fanem tego perku, wolę jednak szybciej i dłużej biegać. Broń ta najlepiej spisuje się moim zdaniem podczas flankowania i czyszczenia dużych grup. Inne strzelby też są w tym dobre, jednak S12 pozwala nam przebiec bokiem mapy, wpaść na stronę wroga i dosłownie zalać go pociskami. Do tego półautomatyczna natura tej broni sprawia, że nie musimy aż tak bardzo dbać o celność. Szybko można wziąć poprawkę i wystrzelić ponownie, co w przypadku nietrafionego strzału z R870 czy KSG kończyło się śmiercią. Także to było na tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o recenzję S12. W następnym odcinku zajmiemy się KSG, o ile wszystko dobrze pójdzie, a pewnie nie zrobiłem 117 najpierw. KSG jest tak specyficzną i dziwną bronią, że właściwie ciężko mi się nią gra, ciężko mi się zdobywa klipy i to powoduje, że nie jestem ani zbyt wielkim fanem, ani z łatwością nie przychodzi mi zawijanie tą bronią wrogów. Także nie wiem, jak z tym będzie, ale na pewno się coś wymyśli. W każdym razie ja się z wami ponownie żegnam, oceniajcie, nie zapomnijcie o tym, nawet jeżeli ci się nie podobało, to już wolę, żeby były dislajki, nie żeby nie było niczego. Komentujcie, piszcie, czy wam się podobało. Zapraszam także do obejrzenia poprzednich recenzji, do obejrzenia wszystkich tipsów, trików, glitchów i tak dalej, wszystko. Będą serii mini porad, tak zwane PSA, ale to będzie w przyszłości. W każdym razie to wszystko z mojej strony, jeszcze raz, ja się z wami żegnam, cześć. To chyba trzeci raz się żegnam, nieważne.